Na murawie boiska w Dobrowie odbyły się dwudniowe zawody 18. gminnego letniego turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. W turnieju udział wzięło 13 drużyn. Pierwszego dnia rozgrywek do rywalizacji przystąpili juniorzy. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn: Gozdów, Straszków, Różków Pierwszy, Trzęśniew i Tury. Drużyny grały w systemie jednej grupy. Faworytami okazali się zawodnicy z Gozdowa, którzy byli niesamowicie skuteczni, a akcjami takimi jak ta, na miarę Champions League, zdobyli serca licznie zgromadzonej publiczności. Zobaczmy jeszcze raz tę akcję w zwolnionym tempie. Drugiego dnia swoje mecze rozegrali seniorzy. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny z miejscowości Daniszew, Dobrów, Gozdów, Kościelec, Różków Pierwszy, Straszków, Tury i Waki. W pierwszym spotkaniu półfinałowym do rywalizacji przystąpiły zespoły z Różkowa Pierwszego i Daniszewa. Lepsza okazała się drużyna z Różkowa Pierwszego, która awansowała do finału. W drugim z półfinałów zmierzyły się zespoły z Dobrowa i Straszkowa. Do finału awansowała drużyna z Dobrowa. Drużyny ze Straszkowa i Daniszewa zmierzyły się o miejsce trzecie. Lepszą okazała się drużyna ze Straszkowa. W meczu finałowym zwyciężył zespół z Różkowa Pierwszego. Cieszę się, że tak liczna grupa sportowców, piłkarzy gra, uprawia tę dyscyplinę. Wczoraj duże grono juniorów również. To cieszy. Myślę, że niebawem zastąpią oni tutaj was, czy wspomogą starszych. Wynik końcowy turnieju przedstawia się następująco. Juniorzy z Gozdowa wywalczyli pierwsze miejsce. Na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy z Różkowa Pierwszego, a trzecie miejsce zajęła drużyna z Tur. Tytuł najlepszego strzelca otrzymał Aleksander Wojtczak, na najlepszego bramkarza wybrano Michała Niemównego, zawodnicy z drużyny Gozdowa. Wśród seniorów wynik końcowy ułożył się następująco. Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z Różkowa Pierwszego. Drugą lokatę wywalczyli piłkarze z Dobrowa. A na trzecim miejscu znaleźli się zawodnicy ze Straszkowa. Najlepszym strzelcem w kategorii seniorów okazał się Maciej Graliński, a najlepszym bramkarzem został Kamil Gurlaga, zawodnicy Różkowa Pierwszego. Wszystkim drużynom uczestniczącym w turnieju wójt wręczył dyplomy oraz nagrody.